niedzielę się nie chodzi do kościoła wieczorem, tylko albo nie chodzi się dwa razy w polskiej tradycji. No taką mamy, chodzi się raz. Wiele tradycji jest na świecie, gdzie chodziło się dwa razy, rano i wieczorem, tak były wychowani. No ale te wieczorne spotkania zazwyczaj trochę inaczej, zawsze miałem w sercu, znaczy miałem, chciałem, aby tak się działo. Też po wyjeździe pastorów Larego i Angeli, z którymi jesteśmy w kontakcie, abyśmy coś mogli robić regularnie dla i absolwentów i liderów. Chociaż to spotkanie, tak jak pastor, jak dr Merlin powiedziała, nawet ogłosiła, że będzie otwarte, więc każdy, kto chciał, mógłby przyjść. Choć, jak wiecie, zawsze mamy takie jedno, może 3-4 w roku, które są specyficznie dla liderów tu z kościoła, chociaż nie tylko, ponieważ ja otworzyłem je też dla liderów z Trójmiasta, jeśli ktoś by chciał dołączyć, ale z myślą o absolwentach i naszych liderach kościoła, tak aby, jak to lekarze, w gronie lekarzy się spotykają i coś tam o czymś rozmawiają, ci, którzy jeżdżą na motorach, mają takie wspólne spotkania, wiecie, i rozmawiają o motorach. Ci chodzą na ryby, wędkarze mają wspólne zainteresowanie, gdzieś tam gromadzą się, rozmawiają. Podobnie myślę, że liderzy mają pewne rzeczy gdzieś wspólne, które ich łączą, gdzie takie spotkanie bardziej w węższym gronie może wiele razy być efektywniejsze niż w szerszym. To nie znaczy, że ktoś oczywiście jest gorszy czy lepszy, ale ufam, że tak jak w Dziejach Apostolskich 13, mieli spotkanie, gdzie byli procy, nauczyciele i jacyś liderzy. Razem zeszli się i widać, że to nie było to spotkanie dla wszystkich. Było w węższym gronie i coś Duch Święty powiedział. Amen. I coś powiedział i coś uczynił, więc cieszę się, że mogliśmy na takie spotkanie się zejść przez chwilę. I ufam, że to, co będzie miał nasz gość, by przekazać, będzie właściwym słowem na właściwy czas do właściwych ludzi. Halleluja. Dr. Merlin, welcome. Przywitajmy naszego gościa. Halleluja. Dziękuję. Dobrze jest być z powrotem. Are you mute? Hello. Yeah. Okay. I want to thank you for all coming out tonight. Dziękuję za przybycie dzisiaj. Some of you were here last night and this morning. Niektórzy byli i wczoraj wieczorem na seminarium i dzisiaj rano w kościele. So I appreciate you coming out again. Więc doceniam, że jesteście po raz trzeci i jesteście znowu. And it's an honor for me to be here. Więc jest to zaszczyt dla mnie, że mogę być z wami. And I want to talk to you tonight about being a flame of fire for God. Chcę dzisiaj mówić o tym, aby być płomieniem ognia dla Boga. Amen. Płonąć Boga, dla Boga. We should all want to be on fire. My chcemy być żarliwi duchem, płonąć dla Boga. Amen. Can you read Hebrews 1:7? Jeśli mamy swoją Biblię, otwórzmy ją od razu. Hebrajczyków 1:7. List do Hebrajczyków 1, werset 7. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. And then it tells us in Philippians that Jesus took on the nature of a servant. Czytamy w liście do Filipian również, że Jezus przyjął na siebie postać sługi, czy naturę sługi. So could you read 2 Peter 1:4? Czytamy o tym Filipian 2:7. Z kolei w 2 Piotra 1:4 czytamy takie słowa. 2 Piotra 1:4. 2 Peter 1:4. Mm-hmm. Przez które darowane wam zostały drogi największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. So Jesus as a servant of God was truly a flame of fire for God. Jezus jako sługa Boży był prawdziwie płomieniem ognia dla Boga, płonął dla Boga. And if we are to be partakers of his nature, jeśli chcemy być uczestnikami jego natury, then we too must be a flame of fire for God. Musimy być rozpaleni, musimy płonąć dla Boga. You know, when you read in 2 Corinthians 5:17 that we have become a new creature in Christ. Czytasz taki fragment jak 2 Koryntian 5:17, że staliśmy się nowym stworzeniem w Chrystusie. And then it also tells us that we have been called into the ministry of reconciliation. Również czytasz w tym samym kawałek dalej w fragmencie słowa w 20 wersecie, że zostaliśmy powołani do służby pojednania. So once you are born again. Więc kiedy się nowo narodziłeś,
God puts you in the ministry. Bóg od razu umieszcza cię w służbie. The ministry of reconciling the lost back to him. Pojednania ludzi zgubionych z powrotem z Bogiem. And he calls us an ambassador. Co więcej, nazywa nas, u nas pisze, w miejsce Chrystusa stojących, dosłownie znaczy to słowo, jako ambasadorów Chrystusa. And any person, jakakolwiek osoba, that has a passion to run their race, która ma pasję, by dokończyć swojego biegu, tego planu, jaki ma od Boga, jako ambasador Boży, must be a flame of fire. To musi czynić, biec w tym biegu jako płomień ognia. You can't be lukewarm. Nie może czynić tego, będąc letnim. You can't be shy. Nie możesz czynić tego, będąc if nieśmiałym. Shy, jeśli jesteś nieśmiały, you're just yielding to the flesh. To tylko poddajesz się ciału. So you can't be shy. Nie możesz być nieśmiały. Can't be lukewarm. Nie możesz być letni. You just have to be musisz być on fire. Rozpalony. And because we are an ambassador for the Lord, dlatego jesteśmy ambasadorami Pana. He has equipped us. On wyposażył nas. To run our race. By biec w naszym biegu. He first of all tells us in Acts chapter 1 or Acts 1 verse 8. Przede wszystkim mówi nam w Dziejach Apostolskich 1:8. He told the disciples, "Now you wait until you are endued with power." Wiemy, że mówi swoim uczniom: "Czekajcie w Jerozolimie, aż będziecie przyodziani mocą z wysokości." And again, that comes back from taking that time to be intimate with God. Jak mówiłam, to pochodzi z tego czasu, w którym jesteśmy intymnie sam na sam z Bogiem. It's not by might nor by ponieważ power, Biblia mówi, but że by His Spirit. Te rzeczy nie dzieją się przez siłę, przez moc ludzką, ale przez Ducha Bożego. What we are called to do for God. To, do czego Bóg powołał nas, abyśmy uczynili, we cannot do it nie jesteśmy apart from the Holy Spirit. W stanie zrobić bez Ducha Świętego. One thing I've learned jedna z rzeczy, say, którą nauczyłam się, when I'm getting ready to do a new assignment from God or any assignment, na przykład, kiedy jestem gotowa zrobić cokolwiek, co Bóg powiedział mi, abym zrobiła, I've learned to keep ministry simple. To nauczyłam się utrzymać służbę w prostocie. I always say, Lord, mówię, Panie, I'll be me and you be you. Ja będę sobą, a Ty bądź sobą. And together, i razem we can make an explosion for your kingdom. Możemy uczynić niesamowite rzeczy dla Twojego Królestwa, wręcz eksplozję. You're never alone. Inaczej mówiąc, nigdy nie jesteś sam. You might be alone in the physical sense. Może fizycznie odczuwasz, że jesteś sam w czymś, but the Holy ale Spirit lives in Duch Święty wciąż mieszka w Tobie. You will never więc be alone. Nigdy nie będziesz sam. You will never be nigdy void of power. Nie będziesz pozbawiony mocy. Another equipment that he gives us is grace. Kolejne wyposażenie, które Bóg dał nam, abyśmy to czynili, to jest łaska. Grace is a supernatural ability. Łaska to nadprzyrodzona zdolność. To do what God has called us by to do, czynić to, do czego Bóg powołał nas, and to do it with joy. I żeby czynić to z radością. So you have to do it with joy. Inaczej mówiąc, musisz to robić z radością. Your attitude matters to God. Twoja postawa jest ważna dla Boga. He says in Isaiah 1:19, if you be willing and obedient, Izajasza 1:19 mówi, jeśli będziecie chętni i posłuszni, you eat the good of the land. Będziecie spożywali z dóbr ziemi. He doesn't just want you to obey the call. On nie chce, żebyś był tylko posłuszny powołaniu. In obedience, but he wants you to be willing to do it. Tylko dlatego, żeby być posłuszny, ale on chce, żeby był posłuszny i był chętny w tym, by być again, posłusznym. That's talking about attitude. Więc tutaj już on mówi o postawie naszej. Our attitude is important to God. Nasza postawa jest ważna dla Boga. So grace is the power of God flowing through you. Więc łaska Boża to Boża moc, która płynie przez ciebie. In such a way that it will have a significant effect. W taki sposób, że będzie miała znaczący wpływ na nasze życie. It'll affect your personal life. Łaska wpływa na twoje osobiste your życie. Your circumstances. Na okoliczności, w których your jesteś. Your surroundings. Na to, co jest wokół ciebie. Your ministry as an ambassador for God. I również na twoją służbę jako ambasadora Bożego. So we are extraordinary people. Więc jesteśmy ludźmi nieprzeciętnymi. We're not supposed to get weary in well-doing. Nie powinniśmy męczyć się w czynieniu dobra, ustawać w czynieniu dobra. But we're supposed to go beyond the normal. Ale powinniśmy pójść ponad to, co ludzie nazywają normą i przeciętnością. We have to be willing to get outside of our comfort zone. Powinniśmy być chętni, by wyjść poza swoją własną sferę bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. See, we know we're supposed to walk by faith, no oczywiście live wiemy, by faith, że powinniśmy chodzić przez wiarę, żyć w wierze. But faith is always on the edge. Who? F-
faith. Ale wiara to jest tym, że zawsze stoisz na krawędzi czegoś. See, if I stand Widzisz, back here, gdybym ja stał tutaj, I'm very comfortable. To czuję się w tym miejscu, w tej pozycji bardzo wygodnie. But if I get on the edge, ale jeśli bym zbliżyła się do krawędzi, way on the edge, aż bardzo do krawędzi, I'm gonna get outside my comfort zone. W pewnym momencie wychodzę spoza swojej sfery poczucia bezpieczeństwa. I'm not gonna lift up this other leg unless I hold on to something. Wiem, że nie postawię na krawędzi drugiej nogi za daleko, chyba że trzymam się tego pulpitu. See, if I'm on outside my comfort zone with the Holy Ghost. Jeśli jestem poza swoją sferą poczucia bezpieczeństwa z Duchem Świętym, because I know I'm holding on him. Ponieważ wiem, że trzymam się Jego. Because he lives on the Ponieważ inside mieszka of me, we mnie, he will never leave me. To wiem, że nie opuści he mnie i zawsze me. Będzie mówił do mnie he will always help me. I zawsze będzie pomagał mi. Smith Wigglesworth, said Smith this, Wigglesworth powiedział to. Be on fire, but never consumed. Płoń, ale nie daj się strawić. Burning, but never burned out. Bądź rozpalony dla Boga, ale nigdy nie daj się spalić, a fire, wypalić. A fire fueled with the power of the Holy Spirit. Bądź ogniem wypełnionym mocą Ducha Świętego. You'll never get weary when you stay inside your comfort zone and I'm sorry, you'll never get weary when you stay inside your calling. Nigdy nie męczysz się, kiedy pozostajesz w centrum swojego powołania. When you use wisdom, gdy używasz wtedy mądrości, rest your body, i dajesz swojemu ciału odpoczynek mu należy, you won't get weary. Wtedy się nie zmęczysz. But you need to know your assignment. Jednak musisz wiedzieć, jakie jest twoje zadanie. That's why I said last night, it's Dlatego so important. Powiedziałam wczoraj wieczorem, że ważną rzeczą jest. To be a part of corporate prayer. By być częścią społecznej modlitwy, być gdzieś, gdzie ludzie społecznie się modlą. Because you will find your assignment in corporate Ponieważ prayer. W społecznej modlitwie kościoła znajdziesz i swoje zadanie, które masz do wykonania. The Lord will speak to you. Znaczy, więc Pan będzie mówił do ciebie. The Lord will speak to your pastor. Pan będzie mówił i do twojego pastora. The pastor will know what you're called Nawet to i pastor do. Będzie wiedział, do czego jesteś powołany, co masz zrobić. Because he is your shepherd. Ponieważ jest pasterzem twoim. One time when I was in Africa, pewnego razu, kiedy byłam w Afryce, just before we left the tuż przed wyjazdem do Stanów, the team leader had a family emergency and was not able to go to Africa. Pewien lider tej grupy, która wyjeżdżała do Afryki, miał pewien sytuację wyjątkową w domu i nie był w stanie wyjechać z nami. So immediately this one lady said, "Oh, I'll be the team leader." Więc natychmiast jedna z tych kobiet z grupy ewangelizacyjnej zgłosiła się i powiedziała, "Ja będę liderem tej grupy." I knew in my heart she's not anointed. Ja wiedziałam od swoim sercu, że ona nie jest namaszczona, by być liderem tej grupy misyjnej. But everybody said, "Okay." Ale każdy powiedział, "Okay." I thought, "Well, I'll just give extra prayer to her while we're ja on the trip." Po prostu powiedziałam sobie, "O, dobrze, to będę się więcej po prostu o nią modliła podczas tego wyjazdu misyjnego." Because she was not anointed to be the team leader. Ponieważ nie była namaszczona, by być liderem grupy, zespołu. Every day we had unnecessary challenges. Ponieważ każdego dnia w Afryce spotykamy wymagania, których nie oczekiwaliśmy. And you don't need that when you're already in a third world country. I kiedy jesteś w jednym z krajów trzeciego świata, no to takie sytuacje nieoczekiwane nie są czymś pożądanym. So I prayed for her every day. Lord, help her to do her best. Modliłam się o nią każdego dnia. Mówiłam, Panie, pomóż jej czynić to, co robi, jak najlepiej. One day we were having a really bad challenge. I pewnego dnia naprawdę bardzo trudne wyzwanie spotkaliśmy. I was praying again. Ja modlę się ponownie. Lord, help Panie, her to do her pomóż best. Jej, żeby jak najlepiej poszło jej w prowadzeniu tej grupy. And I heard the Lord say this I słyszałem, jak Duch Święty powiedział do mnie, She is doing her best. Ona robi na tyle, co może. Na tak dobrze, jak potrafi. But her best is not good enough. Ale to, co robi, jak najlepiej potrafi, wciąż nie wystarczy. Because she's outside Ponieważ jest of her anointing. Poza swoim namaszczeniem. If you're not in the Jeśli nie jesteś w tym namaszczeniu, you can do your best, którym masz być, możesz starać się jak and najlepiej it won't be good enough. I nie będzie to wystarczające. But when you work with Ale the anointing, kiedy współpracujesz z namaszczeniem, It takes half the effort to ono przejmuje na siebie pół ciężaru pracy, to fulfill your assignment. By wypełnić swoje, by wypełnić so twoje zadanie. Więc your assignment is and know potrzebujesz the anointing. Wiedzieć, co Bóg ci zlecił i jakie jest do tego namaszczenie. Now I'm going to share some stories with you. Chcę podzielić się z wami pewnymi historiami, things that the Lord had used me to do, rzeczami, które Pan poprowadził mnie, abym czyniła, but not as a minister. Jednak wcale nie jako kaznodziejka. Działo się to, kiedy ja służyłam w służbie pomocy, jak wielu z was w kościele.
I went on my very first missionary trip. Kiedy wyjechałem na swoją pierwszą podróż misyjną. I was still in my first school or my first year of Bible school. Byłam wciąż studentką pierwszego roku szkoły biblijnej wtedy. And I was a little nervous. Troszkę denerwowałam się tym wszystkim. Because everybody else on the team. Ponieważ wszyscy inni w grupie already graduated from Bible school. Byli to już absolwenci szkoły biblijnej. And some of them were already in full-time ministry. I niektórzy z nich byli już w tak zwanej pełnoetatowej służbie. But I was allowed to go with them. Jednak mi jako studentowi pozwolono by jechać z nimi. And it was a medical clinic combined with evangelism. To mieliśmy służyć w medycznej klinice, która również prowadziła pracę ewangelizacyjną. And I told the Lord that I don't know anything about medicine. I powiedziałem Panu, Panie, ja nic nie znam się w ogóle na medycynie. I could probably help the doctor with handing him some equipment. Prawdopodobnie mogę pomóc lekarzowi, podając mu jakieś wyposażenie, cokolwiek, co potrzebuje. I could pray for people. Mogę się modlić o ludzi. But Lord, you said I could let you know my request. Ale Panie, Ty powiedziałeś, że mogę prosić Cię o cokolwiek chcę. So my request Więc moją prośbą jest, I not be assigned to work with the dentist. Że nie chciałabym, aby mnie przypisali, by pracować z dentystą. I didn't want to work in the dental department. Ponieważ nie chciałam pracować w departamencie dentystycznym w tej klinice. Because we're in the bush of Africa. Ponieważ miało to się dziać w buszach afrykańskich. These people don't brush their teeth. A ci ludzie, Panie, nie myją zębów. I didn't want to work in that ja nie chcę mieć nic wspólnego z tego typu departamentem. But the day that we were all to get our assignments. Ale każdego dnia, kiedy wyznaczono nam nasze zadania, the team leader said, lider grupy powiedział, Marilyn, I believe the Lord wants you to work in the dental department. Marilyn, ja wierzę, że Pan chce, abyś dzisiaj pracował w departamencie dentystycznym. And I heard the Lord say to me, i słyszałem, jak Pan powiedział do mnie, I heard your request. Słyszałem twoją prośbę. But now I want you to hear mine. Ale teraz chcę, byś posłuchał mojej. I thought, well, I didn't read that part in the Panie, ja powiedziałem, ja tego nie czytałem nigdzie w Biblii. I thought, well, okay. Ja powiedziałem, if you okay. If you want me in the dental department. Chcesz, abym pracowała i pomagała dentyście dzisiaj? Then that makes all the difference in the world. To niech tak się stanie. I will do it. Jeśli ty chcesz, to to jest dla mnie najważniejsze i zrobię to. I was very happy that my attitude was right. I cieszyłam się, że wciąż miałam w tej sytuacji dobrą postawę, właściwą. The first day, pierwszego dnia on the trip in our medical clinic. Tej podróży z ramienia tej medycznej kliniki. I'm getting all the tools out for the dentist. Wszystkie te przyrządy dentystyczne układam dla niego. We're in a building that no walls, no ceiling, maybe Jesteśmy two walls. W budynku, w którym nie ma w sumie prawie żadnych ścian, nie ma sufitu, może tam jakieś takie, wiecie, prowizoryczne. No lights, no water. Gabinet zabiegowy, gdzie nie ma światła, nie ma wody. Very poor area. Bardzo uboga część Afryki. I don't know where the dentist was at that moment. Nie wiedziałam, gdzie ten dentysta się podział na tą chwilę. But a lady came in. Ale pewna kobieta przyszła. And she is ready to have a baby. Która jest gotowa, by rodzić. She's in the dental area. She's where the dentist works. Okej, i akurat tak się stało, że mieszka tam, gdzie i dentysta pracował. So I quickly left to go get the doctor. Więc ja szybko, widząc ją, wyszłam, żeby zawołać lekarza. You'd have to come because this lady, she's going to have a baby any minute. Mówię, przyjdź tutaj, bo ta kobieta wygląda, jakby miała rodzić zaraz na tym miejscu. Oh, Marilyn, I can't come now. I on mówi, Marilyn, teraz nie mogę przyjść. You will have to do it. Ty będziesz musiała pomóc przy porodzie. I don't know how to deliver baby. Ja nie wiem, jak odbierać poród. But there I was. Ale znalazłem się w takiej sytuacji. A supernatural ability. I nadnaturalna zdolność. To do what God calls me to do. By zrobić to, do czego Bóg mnie powołuje. I did it. I przyszła na mnie i zrobiłam to. It was a glorious experience. To było chwalebne doświadczenie. And soon as the little boy was born, gdy tylko ten mały chłopczyk się urodził, I wrapped him up in a little plastic gown that we had. Obwiązałam go takim plastikowym czymś, co mieliśmy. And without thinking, I just lifted him up and dedicated him to God. Bez namyślunku podniosłam to dziecko i poświęciłam je Bogu. Then I put him in the mother's arms. Potem umieściłam je w ramionach tej matki. And she said, Jakob. I ona powiedziała Jakub. She named him Jacob. Nazwała go Jakub. So the next day I was hoping to see her. Więc następnego dnia miałam nadzieję, że zobaczę tą matkę również. But this building isn't the clinic, and so she had left and went home. Jednak ten budynek nie był kliniką profesjonalną, więc ona wyszła z niego i pojechała do domu.
But later the day, and one African, he came up and he's pulling on my shirt. W późniejszych godzinach tego dnia pewien Afrykańczyk podszedł do mnie i zaczął ciągnąć mnie za moją koszulę. I knew by the Holy Ghost he wants to take me to the lady's house. Ja wiedziałam przez Ducha Świętego, nie rozumiejąc go, że on chce mnie zaprowadzić do domu tej kobiety. Now of course I asked permission Oczywiście, from the team leader. Poszłam i uzyskałam pozwolenie od lidera tej grupy misyjnej, czy mogę się tam udać. They gave me permission. Pozwolili mi, abym się udała. So we're walking down this dirt road. Więc idąc tą piaszczystą and there drogą, was her house. Doszliśmy do jej domu. It was a cluster of bushes. Dom to był tak naprawdę taka kupa sklejonych liści i czegoś z buszu. And she matted down the middle part of the bushes. Gdzie po środku tak było, tą centralną część tego domu była taka uklepana, żeby była, wiecie, twarda ziemia do siedzenia. So I went into the bushes and she's sitting on the ground. Więc with jakby the baby. W ten krzak w kształcie domu weszłam, usiadłam koło niej. And she had him wrapped up in a little blanket. Miała to dziecko w takim małej zawiniątku. And then she pulled the blanket away from his face. Kiedy so I could odkryła see twarz tego dziecka, mogłem widzieć je. Very cute little baby. Bardzo malutkie, piękne niemowlę. And then I looked at her. I potem spojrzałem na nią. Spojrzałam na nią. Looking at me. I ona patrzyła na mnie. And the look in her eyes. I ten wzrok. No one said a word. Bez słów. I had no translator. Nie miałam tłumacza z sobą, żeby ją rozumieć. But it was the most Ale same oczy i to, jak patrzyła, było. Thank Było to najwspanialszy sposób, bez słów wyrażony w oczach, mówiący dziękuję. I was so honored, więc byłam tak zaszczycona, to be invited to her home, że mogłam być zaproszona do jej domu, to see her baby, by zobaczyć jej dziecko, and have her say, thank you. A przy tym usłyszeć bez słów dziękuję. Just with her eyes. Podziękowanie przekazane wzrokiem, I was so spojrzeniem. Glad I was in that dental więc department. Tak się ucieszyłam, że zdecydowałam, że poszłam do tego departamentu dentystycznego. Now we were on this trip for a month. Myśmy przez miesiąc czasu byli w Afryce na podróży misyjnej. Po dwóch tygodniach dentysta tak się zmęczył tą pracą. We had so many people coming to us. Mnóstwo ludzi przychodziło o pomoc dentystyczną do nas. We actually saw almost 500 people in one day. Faktycznie 500 osób jednego dnia otrzymywało pomoc. In the dental department. W samym departamencie dentystycznym tej misji. And the dentist said, "Oh, I have to rest and Dentysta sit down." Dentysta w końcu powiedział, ja muszę usiąść, zatrzymać się i odpocząć. But with all these people, ale z tymi wszystkimi ludźmi przychodzącymi, we can't stop working. Nie mogliśmy zatrzymać się, musieliśmy dalej pomagać im. So somebody's gonna have to keep pulling teeth. Więc ktoś inny musiał zacząć dodatkowo wyrywać zęby. Marilyn. I powiedzieli, Marilyn. I said, I don't know how to pull Ja powiedziałam, ja nie wiem, jak rwać zęby. He said, but they don't know that. Ale powiedział, ale oni o tym nie wiedzą, że ty nie wiesz. They don't know that you don't know what you're doing. Oni nie wiedzą, że ty nie wiesz, co robisz. So I will talk you through it. Więc powiedział, ja cię nauczę szybko rwać zęby. So we did. I nauczył mnie. I had two patients. Miałem dwóch pacjentów. I pulled teeth. Którym wyrwałam zęby sama. And the whole time I was doing that. A przez cały czas, kiedy to czyniłam, I was so aware that I was under the anointing. Byłam świadoma tego, że jestem pod namaszczeniem, kiedy to robię. It wasn't just me doing Wiedziałam, że ja tego nie robię, nie wyrywam tych zębów sam. But it was that supernatural Ale to, że to nadnaturalna zdolność przyszła na mnie. You could do the same thing. Możesz to samo robić w innych dziedzinach życia. I was just a person in the church, ja byłam tylko wtedy osobą z Kościoła, born again, która była nowonarodzona, called by God, powołana przez Boga as an ambassador, jako Jego ambasador. Just like you. Dokładnie tak, jak Ty jesteś nim. Then one day we had a tent meeting. Potem pewnego dnia było spotkanie tak zwane namiotowe. Again, it's way out in the bush. To znowu w środku dżungli. Buszy. Now there's no sanitation in the bush anywhere in Africa. W Afryce nie ma żadnych środków sanitarnych. And especially in a tent. A szczególnie w namiotach. And then we had a break in the service. Podczas nabożeństwa tego namiotowego była przerwa. Just like we had a break during the seminar tak, yesterday. Mieliśmy przerwę, wiecie, w czasie seminarium na kawę. So during the break I thought, well, I'll slip out of the tent. Podczas przerwy myślałem sobie, ja tak wyśliznę się z namiotu na chwilę. Maybe the air is a little bit fresher out there. Może na zewnątrz troszkę świeższe powietrze, aby go zaczerpnąć. And when I got out there, kiedy wyszłam z namiotu, this little boy came running up to mały me. Chłopiec podbiegł do mnie. He was 10, maybe 11 10, może 11 lat.
And he was just rambling off in Swahili. Po prostu podleciał i zaczął szybko mówić Swahili. Well, my translator was in the tent. Mój tłumacz był w namiocie. And I could tell he's desperate ja to communicate przez something to, co with mówił, me. Jak mówił, widziałem, że jest w sytuacji, albo chce opowiedzieć o czymś bardzo ważnym, aż wręcz jest zdesperowany, by to przekazać. So I immediately called upon my helper, więc the Holy Spirit. Natychmiastowo poprosiłem o pomoc Ducha Świętego. I said, Holy Spirit, powiedziałem, Duchu Święty, I need ja you potrzebuję Ciebie, to be my translator, abyś był dla right mnie now tłumaczem teraz. And as that little I kiedy boy is speaking młody chłopiec Swahili, mówił do mnie w Swahili, supernaturally, nadnaturalnie I heard him in English. Słyszałem jego, jak mówi do mnie po angielsku. And he humbled himself to tell me this. I on ukorzył się, mówiąc mi to. He said, I still have a problem. Powiedział, mówił do mnie, mam wciąż problem wetting the bed. Moczenia się w łóżku. Could your God czy Twój Bóg help me? Mógłby mi pomóc? I heard him in English. Słyszałem, jak mówi do mnie to po angielsku, kiedy on mówi w Swahili. So in English I begin to tell him. Więc po angielsku zacząłem mówić mu o miłości and the power i of God. Bożej mocy. And he hears a on me słyszał mnie in Swahili. W Swahili. Supernatural. Znaczy mówiąc, nadnaturalne. So we started having this Holy Ghost conversation. Zaczęliśmy rozmawiać przez Ducha Świętego. And then I laid hands on him wtedy and nałożyłem prayed, ręce na niego, modliłam się o niego. And all of a sudden, he jerked. Nagle on tak potrząsnął się, jakby tak potrząsnęło go. Delivered and set free. I został uwolniony i wyswobodzony z tej dolegliwości. And ran away. I pobiegł z powrotem touched do swoją stronę, God, dotknięty przez Boga. Just the anointing. Co o czym mówię? Namaszczenie. Being willing bycie chętnym to step out of a comfort by zone, wyjść z tej swojej sfery poczucia bezpieczeństwa. To do things that in the natural, czynić rzeczy, I can't do które that naturalnie nie jesteśmy sami czynić sami z siebie. And then one day in the dental department, i pewnego dnia w tym departamencie dentystycznym this old man came walking pewien stary człowiek wszedł. I found out later he was 100 years old. Później odkryłam, że miał dokładnie 100 lat. He was all crunched over, cały taki trzęsący się, walking with a little stick, z małym kijem w ręku. His eyes were all quenched, jego oczy bardzo już zmrużone. Little brown slippers, małe brązowe sandały. His feet were all dirty from all the dirt. Całe stopy czarne od tych wszystkich czarnych dróg afrykańskich. Just a little brown cloth wrapped around his body. Jakieś małe brązowe odzionko dookoła jego ciała. My translator was right next to me. Mój tłumacz stał obok mnie. So I began to tell this man about the love of God. Zaczęłam mówić temu człowiekowi o Bożej miłości. And he said, I never heard about the man named Jesus. I on mówi do mnie, ja nigdy nie słyszałem o człowieku o imieniu Jezus. He died for me. On umarł za mnie. Well, he wanted to get saved. I nagle ten stary człowiek chciał zostać zbawiony. So I'm praying with więc him ja for salvation. Modlę się z nim o przyjęcie zbawienia. And as I'm praying, i kiedy modlę się z nim, his body starts to jego ciało, patrzę, zaczyna się prostować. Prostować. And his eyes began to open jego oczy wider, zaczynają się otwierać szerzej. I saw his countenance change right before my eyes. I zobaczyłem, jak przed moimi oczami jego cała postawa się zmienia. He could feel it himself. On faktycznie sam mógł to czuć, że coś się dzieje z jego ciałem. Said, ja powiedziałam, halleluja. And he said, halleluja. I on za mną powiedział, halleluja. All of that. I wszystko to in the dental department, stało się pracując w dentystycznym departamencie tej służby. Where I didn't want to work. Gdzie ja nie chciałam w ogóle pracować. But God had a blessing jednak for me. Bóg miał tam dla mnie błogosławieństwo. See, obedience widzisz, posłuszeństwo jest tak bardzo ważne. And if you have the right attitude. I to jeśli masz przy tym właściwą postawę. And then one day, pewnego dnia the Holy Spirit told the team to get in our Land Rover. Duch Święty, Duch Święty poprowadził abyśmy wsiedli na naszego Land Rovera. The clinic was over. Ponieważ praca w klinice się skończyła. And we were to drive straight out into the bush. Mieliśmy wjechać samo centrum buszu. There's no roads. Gdzie nie ma w ogóle dróg. Just drive. Po prostu mieliśmy jechać. And when you get to a certain place, you'll know it's there. I prowadził nas w ten sposób. Right. Kiedy dojedziecie do pewnego miejsca, będziecie wiedzieli, że to jest to miejsce, w którym macie się zatrzymać. So we drove for several hours. Więc przez kilka godzin jechaliśmy przed siebie. Now I'm with all ministers. Ja jestem w grupie samych kaznodziei. I'm just still in Bible school. Ja wciąż byłam studentem szkoły biblijnej. Pierwszego rocznika. But the day before, the Holy Spirit jednak told me, dzień przed tym Duch Święty powiedział do mnie, the team leader is going to ask me to preach when we get to where we're going. Że lider tego grupy poprosi mnie, abym głosiła tam gdzieś w dżungli czy w wiosce, kiedy się dostaniemy. I was really nervous. I
naprawdę denerwowałem się, ponieważ nie głosiłam nigdy przedtem. Oni są kaznodziejami, ale wiedziałam, że Duch Święty mi o tym powiedział zawczas. Więc już wtedy powiedziałam, dobrze, to przygotuję się, będę gotowa, kiedy tam dotrzemy. Więc mniej więcej po 2 godzinach jazdy wjechaliśmy w takie miejsce otwarte, gdzie było tam kilka kobiet, może 10, może 13, było kilkoro dzieci. And we found out later that the men were all out guarding the livestock. I później odkryliśmy, że mężczyźni byli gdzieś tam w terenie strzegąc trzody, ochraniając ją przed lwami. So there were no men there. Więc nie było w tym momencie w tej wiosce mężczyzn. The team leader said, Marilyn, God wants you to preach. Lider powiedział tej grupie, Marilyn, Bóg chce, abyś głosiła tutaj. Praise the Lord, I was ready. Chwa Bogu, byłam gotowa. Nervous, but ready. Nerwowa, ale gotowa. So I began to preach. Więc zaczęłam głosić. And suddenly one man showed up. I nagle jeden mężczyzna się pojawił. Kind of a tall man. Taki wysoki. And he was just kind of standing in the back there. Tak stał z tyłu. We're outside, just a little group of us. To było na zewnątrz, gdzieś w otwartej przestrzeni, mała grupa z nas. And then at the end of my message, I gave an invitation for salvation. Pod koniec mojego poselstwa, które głosiłam, dałam zaproszenie o przyjęcie zbawienia. That man ran. I ten mężczyzna wybiegł w moją stronę. Well, they all got saved. Wszyscy się nowonarodzili. But afterwards, I wanted to ask ale później chciałam zadać pytanie temu mężczyźnie. Why did you dlaczego ty wręcz come running? Wybiegłeś na zaproszenie, by przyjąć Jezusa? What was it that made you so hungry? Co to było, że tak sprawiło cię głodnym? Co sprawiło, że byłeś tak głodny tego, spragniony? And this is what he said. I to jest to, co powiedział. He said, I'm a chief. Jestem szefem. And I come to this tribe once a week. I raz w tygodniu przychodzę do tego plemienia. To meet with this chief. By spotkać się z wodzem tego plemienia. And there's three other chiefs. I są jeszcze 3 kolejnych wodzów. That come to meet. Którzy przychodzą, aby się spotkać wspólnie. This morning. Dzisiaj rano mówi. Something in here. Coś tu wewnątrz said, powiedziało mi przyjdź wcześniej. So I came więc early przyszedłem wcześniej. Now the reason the five of us chiefs get together. Powód, dla którego my wspólnie w 5 wodzów plemion różnych spotykamy się razem. Is every week we come to talk to God. Ponieważ każdego tygodnia schodzimy się, by rozmawiać z Bogiem. I was amazed. Ja byłam zadziwiona. But one day we just felt like something's missing. Pewnego dnia odczuliśmy, że coś tam brakuje. I wonder what's missing. I zastanawialiśmy się, co nam brakuje. So we ask God, something seems to be missing. What więc spytaliśmy się Boga, mówiąc, Boże, coś nam brakuje tutaj, ale co to jest, co nam brakuje? But God didn't say anything. Bóg nie odpowiedział im nic. Several weeks went by. Kilka tygodni minęło. And so we said, God. Powiedzieli znowu, Boże. If you have to send somebody, jeśli musisz kogoś posłać do nas, send somebody to tell us what's missing. Poślij nam kogoś, kto nam powie, co nam jeszcze brakuje. Today, i dzisiaj, when you talked kiedy ty about that mówiłaś man, o tym Jesus, człowieku Jezusie, we never heard of him. Myśmy nie słyszeli nigdy o nim. That's what was missing. I ja uświadomiłem sobie, że to nam właśnie brakuje. You said we could have him in our life. Powiedziałaś, że możemy mieć go w swoim życiu i w naszych sercach. I had to come running to ja musiałem to receive wybiec, him. By go przyjąć. And then he said something i wtedy to me, coś powiedział do mnie, that I will never forget. Co nigdy nie zapomnę. He said, you powiedział, ty are the answer jesteś to our prayer. Odpowiedzią na naszą modlitwę. For me to live in the middle of America, dla mnie, kiedy żyłam pośrodku Ameryki, to be the answer w centrum Ameryki i przez to, że tam mieszkając tam, a przy tym będąc odpowiedzią na modlitwę 5 wodzów plemion afrykańskich on the opposite side po drugiej of the world. Stronie świata if you just surrender to God, niesamowitą myślą. Jeśli tylko poddasz się Bogu, Lord, I'll be me, mówiąc, Panie, ja będę sobą, and you be you. A Ty bądź sobą, you will be amazed to wtedy zadziwisz się, at what God will co Bóg do in and zrobi your life. W Twoim życiu. You are no different nie różnisz się ode mnie bądź od jakiegokolwiek pastora. We are all my wszyscy into the ministry jesteśmy of reconciliation. W służbie pojednania. Amen. Amen. We are all my wszyscy an ambassador jesteśmy ambasadorami for God. Dla Boga. And yes, he'll call you outside of your comfort zone. I tak, On powoła Cię, abyś wyszedł z swojego
miejsca poczucia bezpieczeństwa. But you must step out in faith. Jednak musisz robić ten krok w wierze. Because that is our lifestyle. Ponieważ to jest nasz styl życia, wiara. So you're also equipped with that anointing. Więc jesteś też wyposażony tym właśnie namaszczeniem. But how do you activate that anointing? Jednak w jaki sposób aktywizujesz to namaszczenie? I talked last night how important the Word of God is. Mówiłam wczoraj wieczorem, jak ważnym jest Boże Słowo. So you need to, number one, po pierwsze, focus on the Word. Skoncentrować się na Słowie. In 1 John 2:20, w 1 Jana 2:20 it says you have an anointing from the Holy One. Biblia mówi, ale wy macie namaszczenie od Świętego. So the moment you're born again, więc w momencie, kiedy się nowo narodzasz, you are anointed by God. Jesteś namaszczony przez Boga, to run your race, by biec w swoim biegu, and to finish your course, i dokończyć swojego kursu, który Bóg and ma dla ciebie. It with joy. Co więcej, zakończyć go you z radością. Masz do tego to do that. Namaszczenie, by to zrobić. And then in Mark 16:15, Marka Ewangelii 16:15. I'll let you read that one. Just 15 verse. Yes, uh-huh. Well, go, all the words says cast out demons and lay hands on the sick. 16 as well. To 18. Mm-hmm. Marka 16, od 15 do 18, przypomnijmy sobie. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. God gives us powerful instructions. Bóg daje nam potężne instrukcje. Cast out demons. Wyrzucajcie demony. Lay hands kładźcie on ręce the na chorych. As an ambassador jako for him. Ambasadorzy Jego. He didn't say that just to pastors. On tego nie powiedział do pastorów. He said it to believers. On powiedział to do wierzących, ci, którzy wierzą. And if that's what he tells us to do, i to jest to, co mówi tobie, abyś czynił. Then we are equipped to do it. Jeśli mówi to, abyśmy to czynili, to znaczy, że i mamy wyposażenie albo namaszczenie, by to czynić. To do it. By to robić. And when you lay hands on the sick, kiedy kładziesz ręce na chorych, you know, sometimes you will do that to people who are not saved. Czasami będziesz to czynił wobec ludzi, którzy w ogóle nie są zbawieni. You know, God wants to save and heal unsaved people. Bóg chce zbawiać i uzdrawiać ludzi niezbawionych. Sometimes people say, "Well, how can I pray for them if they're not saved?" Czasami ludzie mówią, jak mogę się modlić o nich, skoro oni nie są zbawieni w ogóle? Because God heals unsaved people through grace. Ponieważ Bóg uzdrawia niezbawionych ludzi przez łaskę. We receive healing. My przyjmujemy uzdrowienie, because it's a part of our covenant. Ponieważ jest to już część naszego zbawienia. I was praying for a man in Slovakia. Pewnego razu modliłam się o pewnego człowieka z Słowacji. I was doing a whole week a seminar on healing. Prowadziłem całotygodniowe seminarium na temat uzdrowienia w Słowacji. He was not saved. On nie był zbawiony. The last day, ostatniego wieczora, his cousin said, "I'm telling you, you better come." Mówi do swojego kuzyna, jego mówi do niego, lepiej przyjdź na te spotkania. Because he was very final stages of cancer. Ponieważ on był w ostatnim stadium raka. So the last day, więc ostatniego dnia seminarium, on zdecydował się, że przyjdzie na nie. Didn't believe in healing. On w ogóle nie wierzył w uzdrowienie. Didn't believe in God. On nie wierzył w ogóle w istnienie Boga, ale przyszedł. So after I ministered, więc po tym, jak usługiwałam, zaprosiłam ludzi, to come forward aby wyszli do przodu, by przyjąć zbawienie. There must have been six or seven people. Może 6-7 osób wyszło, aby się nowo narodzić. But he was not one of, ale on nie był jednym z nich. He didn't come up on with nie them. Wyszedł do przodu. Then I invited people to come, potem zaprosiłam ludzi, who were, wanted prayer for którzy healing. Pragnęli otrzymać modlitwę o uzdrowienie. He came up in on that line. Wyszedł wtedy dopiero. And I didn't know anything about ja this man. Wtedy nic nie wiedziałam na jego temat. By the Holy Ghost, ale Duch Święty, I knew he wasn't saved. Wiedział, więc ja przez Ducha Świętego wiedziałam, że on nie jest zbawiony. I said, sir, i powiedziałam, have proszę Pana, you ever asked the czy Lord into kiedykolwiek your life? Zaprosiłeś Pana Jezusa do swojego życia? No, jako I have swojego not. Pana? On powiedział, nie, nie uczyniłem tego. I said, would you like a powiedziałam, to do that a czy tonight? Chciałbyś to uczynić dzisiaj wieczorem? No, I don't on mówi, want to nie, do that. Nie chcę tego uczynić, mówi mi. I wasn't expecting him to say that. Ja nie oczekiwałam, że to powie. I don't want that on powiedział, ja nie chcę tych rzeczy, które mówisz. I don't believe in that ja nie stuff. Wierzę w te gadki. So very kindly I said to him, więc ja bardzo uprzejmie powiedziałam, no, sir, what is it that you do to want? Po co, co chcesz? I just chcesz? On powiedział, ja chcę, aby Twój Bóg uzdrowił mnie. I just want ja your chcę, God aby Twój Bóg take away this pain. Zabrał ten ból ode mnie. But I don't want any of that ale other stuff. Nie chcę tych wszystkich innych rzeczy.
I said, "Sir, my God loves you so mój Bóg, much. Proszę Pana, kocha Pana tak bardzo, He wants you że nawet chce Pana uzdrowić i uwolnić z tego bólu. So I will pray Więc powiedziałam, będę się modliła o Ciebie. The next day I had to fly Następnego to dnia place, musiałam polecieć już w inne miejsce. And I called the pastor. I zadzwoniłam do pastora, mówiąc, czy możesz przyjechać i wcześniej mnie zabrać na lotnisko? I want us to go visit ponieważ that man. Zanim udam się na samolot, chcę odwiedzić tego człowieka, który wczoraj I just want to see him get saved. Chcę przed wyjazdem ujrzeć jego, że zostaje również zbawiony. That's a bigger miracle. Ponieważ zbawienie to większy cud. He said, "Yes, we can go." On mówi, dobrze, możemy się udać do niego. But before you called, his cousin called. Ale zanim ty zadzwoniłaś do mnie, kuzyn jego zadzwonił do mnie, mówi And pastor. She said, he called, I powiedział, I'm healed. Że tamten mu powiedział, że został uzdrowiony. I have no pain. Że nie mam żadnego bólu. So he was surprised that I would show up at his house. Więc był zaskoczony, że ja pojawiłam się w jego domu. I said, "Sir, do you remember I told you my God loves you?" Pamiętasz, jak powiedziałam tobie dzień wczoraj, że Bóg kocha ciebie? Oh, I remember. On mówi, o tak, pamiętam. But now I know. I powiedział, ale teraz już wiem o tym. And then he got born again. I tam, kiedy byłam u niego, się nowo narodził. Then he wanted the Lord. Wtedy dopiero chciał Pana. See, it's the goodness Widzisz, of God to dobroć Boża that will bring people prowadzi to repentance. Ludzi do upamiętania. So if someone's not saved, Więc jeśli ktoś nie jest zbawiony, you still pray wciąż for them, módl się o niego. Because God still loves ponieważ Bóg wciąż kocha tę osobę and he died for them. I umarł za nią. So he wants them healed. Więc chce jego uzdrowienia. Więc ją pragnie jego uzdrowienia. So when you focus on Więc the word, kiedy koncentrujesz się na Słowie, it builds your faith, ono buduje Twoją wiarę, it builds your confidence, buduje Twoje przekonanie, that you can do what the supernatural will help you to do. Że możesz zrobić, używając jego nadnaturalnej mocy, to, co on chce, abyś zrobił. Then you need to express your faith. Następnie potrzebujesz wyrażać swoją wiarę. It says in Luke 4:18, w Łukasza 4:18 czytamy, that the Spirit of the Lord is upon nade me, mną, and he has anointed me namaścił mnie, to preach abym the gospel. Zwiastował ubogim dobrą nowinę. You tell yourself that every day. Mów to do siebie każdego dnia. You are anointed. Mów, jestem namaszczony, to preach by głosić and to share ubogim the gospel. Dobrą nowinę, głosić Ewangelię. And then you need to walk out that faith. I potrzebujesz praktykować swoją wiarę. Because faith without ponieważ works wiara bez uczynków, bez dead. Działania jest martwa sama w sobie. So you need to pray and ask God to open doors. Więc potrzebujesz modlić się i prosić Boga, by otworzył tobie drzwi. Then you need to pray and ask him to help you to be sensitive. Potem potrzebujesz modlić się i prosić, aby ci pomógł być wrażliwym. To recognize an open door. By rozpoznać, gdzie drzwi są otwarte. And then you pray for boldness. Następnie módl się o odwagę. To walk through that door. By przejść przez te drzwi. Because he's with you. Ponieważ on jest z tobą. When you are obedient. Kiedy jesteś posłuszny temu, co Bóg ci zlecił, it also brings divine protection. Przynosi z sobą to posłuszeństwo boską ochronę. You know, sometimes people say, well, Marilyn, is it safe where you're going? Czasami ludzie mówią, Marilyn, czy bezpiecznie jest tak podróżować, tak podróżujesz? It's safe if that's where God told me to go. Jest bezpiecznie, jeśli Bóg mówi, powiedział mi, abym podróżowała. Another time when I was in Africa, innym razem, kiedy byłam w Afryce, we had preached from early morning till dark. Głosiliśmy od wczesnego ranka aż do zachodu słońca. And so the pastor was now driving us back to our hotel Więc in Nairobi. Już jest ciemno i pastor wiezie nas potem do hotelu w Nairobi. And we got in a car accident. I mieliśmy wypadek samochodowy. Now, none of us were hurt, nikt z nas nie został zraniony, but the car was badly damaged. Ale samochód był bardzo potłuczony, so we could no longer drive the car. Nie mogliśmy już jechać tym samochodem. Now, the pastor was in the car, pastor był w samochodzie, one of the men from our team, jedna z osób z naszej grupy, a lady from the team, kobieta z tej grupy, and myself. I ja. So the man on our team had to help the pastor push the car to some garage. Więc mężczyzna z tej grupy musiał pomóc pastorowi zepchnąć ten samochód do jakiegoś garażu. So my friend and I had to walk to our hotel. Więc ja z przyjaciółką musieliśmy na piechotę iść do hotelu. In the dark. W ciemności. It's very dangerous. Niebezpieczną rzeczą jest, for women, aby kobiety to be walking w Afryce the streets po ulicach chodziły at night nocą. In Nairobi. W Nairobi. Very, you don't do that. Tego się nie robi tam. So here we are. Więc doing that. My jednak byliśmy zmuszone, aby na piechotę iść do hotelu. So we're walking along the road. Więc idąc tą ulicą. Lot of bushes on one side. Mijamy wiele krzaków po jednej stronie. It's dark. Ciemno. We're walking along. Idziemy dalej. Pretty soon we heard some footsteps coming. W pewnym momencie słyszymy kroki za nami. Well, we thought, myślimy sobie, we better walk faster. Lepiej przyspieszmy.
Well, then the footsteps started walking faster. Słyszymy, jak kroki przyspieszyły i za nami. Well, we got to the corner. Kiedy do pewnego rogu doszliśmy, we thought, ulicy, maybe we better run across the street. Pomyśleliśmy, może przebiegnijmy na drugą stronę ulicy. Somebody's coming fast. Ponieważ ktoś się zbliża do nas szybko. We know it's dangerous. My wiedzieliśmy, że jest to niebezpieczne. So we grabbed hands, więc chwyciliśmy się za ręce and we looked, i no cars are coming. Spojrzeliśmy, czy jakiś samochód nie nadjeżdża. So we ran out into the street. Na tym zakręcie przebiegliśmy na drugą stronę, przebiegłyśmy na drugą stronę ulicy. But many one-way streets in Nairobi. One way. Jednak w Nairobi są ulice jakby jednokierunkowe. And we looked the wrong way. Więc nie wiedząc o tym spojrzeliśmy niewłaściwą stronę. And we ran right in front of a car. I przebiegliśmy dokładnie przed nadjeżdżającym samochodem. He slammed on his brakes. On wcisnął hamulce na tyle, tak mocno, jak mogłeś słyszeć piski aż opon. And the car skidded to the side. Samochód zarzuciło go na bok, zjechał. I just turned my head. Ja zdążyłam odwrócić swoją głowę. And the car was right there. Samochód był tuż obok mnie. Sideways. Obok, na poboczu. Ready to hit me. Gotowy, aby mnie uderzyć. When a giant hand. I w tym momencie of an angel, wielka dłoń anioła, giant hand, była olbrzymia ręka, swept down, po prostu zeszła w dół, picked both of us up in one hand, chwyciła nas naszą trójkę ręką, up over the car and on the other side of the street. Przeniosła nas nad tym samochodem na drugą stronę ulicy. We were talking about King Kong today. Mówiliśmy dzisiaj przy obiedzie o filmie King Kong. Later it made me think of when King Kong picked up Jane. Pamiętacie, kiedy King Kong wziął Jane na swoją rękę? This giant hand. Ta ręka była tak wielka, both of us up, gdzie naszą dwójkę, bo my byłyśmy dwie najbliżej, chwyciła nas. One sweep. I przerzuciła na drugą stronę. Jeden ruch ręką, inaczej mówiąc, nadnaturalna asysta, nadnaturalna pomoc. When you obey God, jest ci dana, kiedy jesteś posłuszny you will be Bogu, in the right place. Wtedy będziesz w właściwym miejscu. You need to know how to listen to the Holy Spirit. Jednak wiedzieć, jak słuchać Ducha Świętego. There are things that can hinder that anointing. Są rzeczy, które mogą powstrzymać to namaszczenie, o którym mówię. Strife. Jest to kłótnia, zazdrość, unforgiveness, nieprzebaczenie. You don't want to give place to those things. Tym rzeczom nie dawaj miejsca. We talked about that last night. Mówiliśmy o tym wczoraj wieczorem. Pray to let go of hurts of the past. Módl się i po prostu pozbądź się zranień przeszłości. Let go of hurts. Pozbądź się zranień. Because that will, ponieważ te rzeczy affect, wpłyną na namaszczenie Boże. Because faith, ponieważ is wiara the natural, jest nadnaturalna. Working together with the supernatural. Wiara w wierze współpracuje z kimś, kto jest nadprzyrodzonym. So I want to encourage you. Zachęcam was. To pray much in the Holy Spirit. Abyście modlili się wiele w Duchu Świętym. I talked a lot about that yesterday. Mówiłam o tym również wiele wczoraj. Because he knows your assignment. On wie, jakie masz zadanie. It might be a mystery to you. Może to zadanie jest wciąż tajemnicą dla ciebie. But it's not a mystery to the Holy Spirit. Nie jest tajemnicą dla Ducha Świętego. So when you pray in Więc a heavenly language, modlisz się w swoim niebiańskim języku, you will unfold, unveil, odkrywasz, odsłaniasz that assignment. To zadanie. You are tapping into the realm tak naprawdę of your direction. Podłączasz się do sfery, w której jest Boże prowadzenie dla ciebie. The realm of wisdom. Do tej sfery, gdzie jest mądrość. You're tapping into podłączasz się a word in season. Do miejsca, gdzie jest właściwe słowo na właściwy czas. Amen. Amen. So you need to pray for yourself in the Holy Więc Ghost. Módl się sam o siebie wiele w Duchu Świętym. You need to also pray the prayers of the apostle również, Paul. Również modlić się tymi modlitwami, którymi apostoł Paweł modlił się regularnie. How many know the prayers of the apostle Paul? Jak wielu z was zna modlitwę apostoła Pawła? How many of you pray Jak wielu z was modli się tymi modlitwami every day? Każdego dnia. Amen. Amen. You need, potrzebujesz, if you've been through Bible school, jeśli byłeś w szkole biblijnej, I'm sure you already been taught that. Z pewnością byłeś uczony tych słów i tych modlitw. That God gives you the spirit of wisdom, liście Efezjan i Kolosan, aby Bóg dał mi ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Jego, that the eyes of aby oświecił oczy mojego serca, abym widział, to the hope of his calling, jaka jest nadzieja mojego powołania, to the riches jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych moim w dziedzictwie the Jego, exceeding greatness jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy. And then wobec the mnie, który wierzę. I potem 3, Efezjan 3 modli się od 20 wersetu. That you would be strengthened abym był in utwierdzony według potęgi Jego chwały in the we wewnętrznym człowieku.
That you'll be able to comprehend. Aby mógł pojąć ze wszystkimi świętymi. The height and depth, jaka jest długość, szerokość, wysokość i głębokość. That you will know, aby mógł poznać miłość Chrystusową. You need to pray those every single day. Potrzebujesz modlić się tymi słowami każdego dnia o siebie. You need that spiritual enlightenment. Potrzebujesz tego duchowego oświecenia. You need that inner strength. Potrzebujesz tej wewnętrznej siły. The Bible says the good steps of a righteous man. Kroki sprawiedliwego są przez Pana, sprawiedliwy jest prowadzony przez Pana. But when you pray for inner strength, kiedy modlisz się o tą wewnętrzną siłę, it gives you the strength on daje to obey Ci the siłę, orders. By być posłuszny tym krokom. So you've got orders, ponieważ masz pewne zadanie i pewne rozkazy od Boga. But you need to obey them. Jednak musisz być im posłuszny. And sometimes the Lord will call you many times outside of that comfort zone. Wiele razy Pan powołuje Cię, byś zrobił rzeczy, które są poza Twoją sferą poczucia bezpieczeństwa. And you need that inner strength. Potrzebujesz do tego tej wewnętrznej siły i kroków w wierze and follow the leading of the Holy Spirit. I podążania za prowadzeniem Ducha Świętego. Amen. Amen. Because when you're following the Holy Spirit, ponieważ kiedy podążasz za Duchem Świętym, He will always guide you into the right direction. To On zawsze poprowadzi Cię w właściwym kierunku. You remember we talked about Jonah this morning. Pamiętasz, mówiliśmy dzisiaj o Jonaszu rano. Well, let's give an illustration. You be the Holy Ghost. Okay, zróbmy ilustrację. Ja będę Duchem Świętym w tej ilustracji. The Holy Ghost guides me. Duch Święty prowadzi mnie. And so I'm obedient. Więc jestem mu posłuszna. But then the Holy Spirit from God. Ale Duch Święty nagle słyszy od Boga, powiedzmy. Tells me to do something. I don't want to do that. Żebym uczyniła coś, co ja nie chcę uczynić. So I choose not to do it. Więc wybieram, by nie tego nie uczynić. So now I've turned my back. Więc w tym momencie odwracam się plecami od Ducha Świętego. I take the lead now. W ten sposób już ja sama prowadzę. I'm going my way. Więc idę swoją drogą. Not God's nie jego drogą. Nie And after a while the Lord he's going to keep telling me you better go this Bóg way. Cały czas będzie mówił lepiej idź tą drogą, lepiej idź tą drogą. No, I nie, don't want to do that. Nie. I don't want to do it. I keep turning Wciąż odwracam się, dalej od niego. Pretty soon I think Po jakimś czasie myślę, przecież tak kiedyś słyszałam łatwo od Boga, a teraz jakoś nie słyszę, w ogóle prawie nie słyszę Jego prowadzenia. No, to dlatego, że odwróciłam się plecami do Niego. Dokładnie tak było z Jonaszem. Kiedy był nieposłuszny Bogu, duże negatywne konsekwencje go spotkały. Kiedy ty zaczynasz sam prowadzić i odwracasz się od Ducha Świętego, to zmierzasz w złym kierunku i zmierzanie w złym kierunku może być niebezpieczne. Ale kiedy pokutujesz, trzeba jednego kroku, by pokutować, by odwrócić się i iść dalej z Duchem Świętym. Tylko jeden krok. And he'll help you pick up all those pieces that you messed up. I on pozwoli ci poskładać te wszystkie kawałki, które porozrywałeś. So remember, every time Czyli posprzątać bałagan, mówiąc inaczej. Czyli za każdym razem, kiedy jesteś nieposłuszny, you just took the lead. To pamiętaj, że sam przejmujesz prowadzenie. And delayed obedience, i spóźnione posłuszeństwo, or we could say procrastination, you hesitate. Wahanie się, That's the same as jest delayed obedience. Tym samym, co spóźnione posłuszeństwo. And delayed obedience A spóźnione posłuszeństwo is jest disobedience. Nieposłuszeństwem. So you don't want to be Więc in the state of disobedience. Więc nie chcesz być w miejscu nieposłusznym Bogu. Because that's more dangerous ponieważ to jest bardziej niebezpieczne than anything else. Niż wszystko inne. So in closing, I want to help Zamykając, you with something. Chciałbym pomóc Wam z czymś. Because I know Pastor mentioned that you're going to be reaching out to this Jeśli chodzi o Kościół, pastor wspominał mi, że będziecie więcej robili, by sięgać tutaj do tych ludzi mieszkających wokół. Czy roznosząc ulotki, czy spotykając się z ludźmi. Kiedy robisz tego typu rzeczy, może jakąś osobę spotkasz na swojej drodze. I będziesz miał otwarte drzwi, by świadczyć tej osobie. Now sometimes people in church, you can be in church for years and Be shy Czasami about doing that. Ludzie mogą być przez lata w kościele, a wciąż wstydzić się świadczyć o Jezusie sam Sometimes na sam. You're shy because you're not confident Czasami jesteś nieśmiały, ponieważ nie masz przekonania about the scriptures. W
w fragmentach słowa, nie znasz tych fragmentów, nie masz przekonania co do nich. You might think, well, no, I don't. Well, where's that scripture at? I don't remember. Gdzie jest ten fragment? Nie pamiętam. Gdzie on jest? Maybe on I won't say it right. Może ja to niewłaściwie mówię. Well, the person that's not born again. Osoba, która nie jest nowonarodzona. He probably doesn't know either. Ona prawdopodobnie również nie wie, że coś mówisz nie don't tak. Don't worry about that. Nie martw się, że tak myślisz. Okay. Okay. So I'm going to help you. Więc chcę pomóc tobie. To make a roadmap. Aby wyłożyć przed tobą pewną taką mapę, wskazówkę, jak świadczyć ludziom. Ponieważ kiedy idziesz do ludzi, do sąsiedztwa, może dobrze, że jest, abyś miał Biblię z sobą. Może nawet to będzie kieszonkowa. Ale jak wielu z was wie, jak znaleźć Jana 3,16 w Biblii? Raise your hand if you know John. Jeśli wiesz, jak znaleźć Jan 3,16 w Biblii, podnieś rękę. If I told you to open your Bible to John 3:16. Otwórzmy Biblię na Jana 3,16. You could probably find that, right? Prawdopodobnie szybko byś znalazł, prawda? Yes, I need to know you can do that. Ja muszę wiedzieć, że to jesteś w stanie zrobić. Okay. Amen. Okay. So you would open your Bible. Więc otworzyłbyś Jan Biblię. You can do this if you have your jeśli Bible. Chcesz, jeśli masz Biblię z sobą, możesz to zrobić. So you open your Bible otwierasz swoją to John 3:16. Na Jana 3,16. Now let's imagine you're going to share the gospel. Wyobraź sobie, jesteś gotowy dzielić się z kimś Ewangelią. So, but you know you don't remember all the scriptures. Ale wiesz, że nie pamiętasz wszystkich fragmentów słowa. So you open the Bible więc to John 3:16. Otwierasz Biblię na Jana 3:16. It's a beautiful scripture to share with somebody. To wspaniały fragment, by podzielić się z nim kimś. That God z kimś. Że Bóg tak umiłował ciebie. Because they're part of the world. Na tym świecie, bo jesteś częścią tego świata. Now at the bottom of the page of your Bible. At the bottom of John 3:16. Na dole pod Jana 3:16 swojej Biblii. You're going to make your roadmap. Możesz sobie zrobić wskazówkę, jak mapę, która cię poprowadzi. Możesz zapisać sobie, który jest kolejnym fragmentem, który chciałbyś komuś przekazać. So you would write down there Romans. Więc na dole napisałbyś Rzymian 3:23. So now you're at John 3:16. Więc byłeś w Jana 3:16. Your eyes just goes down to Romans 3:23. I twoje oczy potem od razu spoczywają na Rzymian 6:23. Okej, co mówi Rzymian 6:23? And you tell them, well, the Bible says no, the wages of sin is death. Ale bowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Or all have sinned and come into miss the glory. Jak wiemy, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. At the bottom of Romans 3:23. Pod Rzymian 6:23 możesz sobie zapisać. Write down there in the margin. Tutaj na dole. You write down Romans 6:23. See, this is called the Romans Road to Salvation. Romans 3:23. Okej, tam to było Rzymian 3:23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Znamy ten fragment. Pod fragmentem 3:23 wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Możesz kolejny fragment zapisać Jana 6:23, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. So now you've already found your page over to Romans 6:23. Więc jesteś już w Rzymian 6:23, albo przynajmniej przy tym fragmencie słowa. So now at the bottom of that page, pod tym fragmentem słowa na dole twojej kartki możesz Romans 10, napisać sobie Rzymian 10, werset 9 i 10. I oczywiście ten fragment prowadzi osobę do modlitwy przyjęcia zbawienia. Czy to nie jest proste? Czy to jest łatwe? Posiadać taką swoją własną mapę do głoszenia Ewangelii. Niech ktoś im powie, że to jest proste. Czy to pomogło? Okay, to jest proste. Nieraz jest tak, że spotykasz kogoś, kto powie tobie, nie wiem, czy jestem godzien. To receive God's love. Jestem warty tego, godzien tego, by przyjąć Bożą miłość. They have had such a horrible lifestyle, po prostu myślą w ten sposób, skoro mieli takie okropne życie, które prowadzili, that God could never forgive że Bóg them. Nigdy im nie przebaczy. So at the end of Romans 10:9-10 at the bottom of the page. Więc na dole pod fragmentem Rzymian 10:9 werset i 10 werset. Put down the Romans 8. Napisz sobie tam Rzymian 8. 38-39. Rzymian 8:38-39. You can take him to that scripture. Możesz do tego fragmentu słowo osobę zaprowadzić. That says that która mówi, że w skrócie mówi, nie ma niczego, co mogłoby oddzielić mnie od miłości Bożej. That would encourage them. To zachęci taką osobę, nothing they could że ever do nie ma takiej rzeczy, którą mógłby uczynić, would separate them która by from the love oddzieliła of God. Tę osobę od Bożej so important that they know that. Tak ważne, aby to wiedziała.
But then there are other people that might think, well, hey, I'm a good person. Są inne osoby, które może mówią w ten sposób, ale ja jestem dobrą osobą. Surely I'm going to go to heaven. Z pewnością, dlatego że jestem dobry, to pójdę do nieba. Well, then you could show them in Ephesians. So at the bottom, also put that at the bottom of Romans 10:9-10. Możesz również ten fragment umieścić sobie tam w tym miejscu, gdzie jest Rzymian 10:9-10 o wyznaniu Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Możesz napisać fragment z Efezjan. Because you might go to one or the other. Ponieważ może jeden albo drugi otworzysz, czy poruszysz. And that tells them very clearly. I w Rzymian, w liście do Efezjan, that we are all saved by grace. Drugi rozdział, werset 8 i 9, mówi, że jesteśmy wszyscy zbawieni z łaski Bożej. We are not saved. Nie zbawieni jesteśmy by good works. Z dobrych uczynków. Efezjan 2, werset 8 i 9. Now this next scripture is just for your own personal information. A ten następny fragment to jest po prostu dla twoich osobistych korzyści, czy dla twoich informacji. But if you come across somebody, ale jeśli napotkasz kogoś and they're not open to you, i nie jest otwarty na ciebie, you stop right there. I nie jest otwarty, to zatrzymuj się od razu. Don't nie, begin nie próbuj to debate the word. Debatować z osobą, która nie jest otwarta na temat Bożego Słowa. If you read in 1 Corinthians chapter 2, verse 14, to już jest dla twoich informacji. Jeśli przeczytasz sobie 1 Koryntian, it says they're not able to understand the gospel. 2:14 Paweł mówi, że takie osoby nie są zdolne zrozumieć Ewangelię. Because it is spiritually understood. 2:14 ponieważ trzeba ją zrozumieć, rozsądzać duchowo. So if they're arguing with you about the Lord. 1 Koryntian 2:14 jeśli ktoś kłóci się z tobą na temat tego, co mówisz i na temat Biblii, then that person is not ready. Ta osoba nie jest gotowa, by ciebie posłuchać. Amen. Amen. Now you might come across a person that says, "Well, I believe I'm saved. I was baptized when I was a baby." Może spotkasz osobę, która powie: "Ja wierzę, że jestem zbawiony, bo zostałem ochrzczony jako niemowlę." One thing that's really important is that you learn to meet people where they are. Jedna rzecz, która jest ważna, byśmy się nauczyli: naucz się rozmawiać z ludźmi na tym poziomie, na którym oni są. One time it was after the tsunami and I was over in Indonesia. Pewnego razu pod tsunami byłam w Indonezji. And many Muslims came to the church service. Po tym tsunami wielu muzułmanów przyszło na nabożeństwo kościoła. And none of these Muslims were practicing the Muslim religion. Tak naprawdę byli to muzułmanie, ale nikt z nich nie był praktykującym muzułmanem. So in their mind, więc w ich myśleniu, that meant they automatically we're a Christian. Że dlatego, że nie praktykują swojej religii, to znaczy, że są chrześcijanami. Well, that doesn't make you a Christian, no, does it? To, że nie praktykujesz czegoś, to nie znaczy, że jesteś chrześcijaninem. No, you have to nie, be born musisz się nowo narodzić, to be a Christian. Żeby być chrześcijaninem. So I knew, więc ja wiedziałam, they weren't Christians. Że nie są chrześcijanami. But I did not tell them they were not a Christian. Ale nie powiedziałam im, że nie są chrześcijanami. If I would have said that, gdybym im powiedziała już na wstępie, they'd have taken offense, to by się od razu urazili. And probably walked out. I prawdopodobnie od razu wyszli z kościoła. So I met them where they Więc were. Zaczęłam rozmawiać z nimi z tego poziomu, na którym byli w obecnym miejscu. I said, I am so happy tak to się hear, cieszę, że jesteście tutaj. That you are all Christians. Że wszyscy jesteście chrześcijanami. It's wonderful. To jest wspaniałe, powiedziałam. And now, a w tym momencie, because you're a Christian, dlatego, że jesteście chrześcijanami, I want to tell you, chcę wam powiedzieć, how you can have a personal możecie mieć osobistą relację z Jezusem Chrystusem. How you can ask jak możecie Jesus to poprosić Jezusa, come and live in your aby przyszedł i zamieszkał w waszym sercu. Well, they thought that was amazing. Oni pomyśleli, to jest niesamowite. That would be wonderful. To byłoby wspaniałe. And they all got saved. I ci wszyscy muzułmanie się zostali zbawieni. You see, widzisz, I met them where ja they were. Spotkałam ich na tym poziomie i z tego poziomu rozmawiałam, na którym w danym momencie byli. So if somebody says to więc jeśli ktoś mówi tobie, well, I'm sure I'm saved. Na pewno jestem zbawiony, bo byłem ochrzczony jako niemowlę w kościele. Możesz powiedzieć, no to wspaniale, że jesteś. And maybe you were baptized as a baby. Może i również ty byłeś ochrzczony jako dziecko. So you say, well, I was too. I możesz powiedzieć, ja też byłem ochrzczony. Wspaniale, prawda? So you want to stay in the inaczej mówiąc, chcesz pozostać w miłości, rozmawiając z tą osobą. Then, well, but I learned something else after ale, I was baptized. Ale możesz powiedzieć, coś się jeszcze nauczyłem po tym chrzcie. And then you can take them możesz to zabrać ich John 3:16, do Jana 3:16, Romans 3:23, do Rzymian 10:23, and take them on that Rzymian 6, Rzymian 10, możesz zabrać ją tą rzymską drogą do zbawienia, rzymską, bo fragmenty z Rzymian.
And then one time I was witnessing to a dear friend of mine. Pewnego razu świadczyłam pewnemu swojemu bliskiemu przyjacielowi. Finally she said to me. To była ona. I w końcu powiedziała mi: Marilyn, I know I'm saved. Marilyn, ja wiem, że jestem zbawiona. I just did it my way. Ja po prostu zrobiłam to po swojemu jedynie. I said, well, that's ja powiedziałam, no to wspaniale. Now let's make sure to upewnijmy się, powiedziałam, your way, że twoja droga lines up with God's zgadza się z Bożą drogą. Because after all, God's the one that lives in heaven. Koniec końców to Bóg mieszka w niebie. And so you want to make sure you had the right direction to get to heaven. Że masz właściwe kierunki, aby dostać się do nieba. See, if I want to go to widzisz, Gdańsk, jeśli zamierzam dojechać do Gdańska, I'm going to have to know the right direction. To muszę znać drogę, która prowadzi do Gdańska. If I go south, jeśli pojadę na południe, I may not make it. Powiedzmy obwodnicą i minę Gdańsk bokiem, nigdy tam nie dojadę. Because it's north, right? It's still south, but not by my street, you know. So I need to know the right direction. Muszę wjechać, gdzie jest zjazd do Gdańska, żeby się tam dostać. So I told my friend, więc powiedziałam przyjaciółkowi, przyjaciółce, upewnijmy się, your directions were the right directions. Że twój kierunek czy twoja droga jest właściwą drogą. Well, okay, ona powiedziała, w porządku. So I showed więc her pokazałam jej, the way to heaven. Jaka jest droga do nieba. I showed her this pathway. Pokazałam jej na podstawie tych fragmentów, tej drogi do Rzymian. Did your directions i powiedziałam, line up czy twoja droga jest tą samą drogą, która tu jest opisana? No, not exactly. No, nie do końca. I said, well, who do you think has the best directions to powiedziałam, jak myślisz, kto ma najlepszą drogę wiodącą do nieba? God, who lives Bóg, there? Który tam mieszka i wie, jaka jest droga do niego? Or you, who's never been there? Ty, który jeszcze tam nigdy nie byłeś? Well, I guess God would know the better direction. No, myślę, że Bóg chyba lepiej zna drogę do siebie. Then she got saved. I wtedy została zbawiona. She went on the right path. Na właściwą drogę weszłam. So I just had it in my heart tonight. Miałam tak w sercu dzisiaj, to help you, by pomóc tobie. Because I think it's so wonderful that myślę, God has given you this new building. Wspaniałą rzeczą jest to, że tym, którzy tu uczęszczają, Bóg dał ten wspaniały budynek w tym miejscu. And these direct and what you're doing with this neighborhood or what you're going to do. I to, co będziecie czynili wobec ludzi z sąsiedztwa. It's wonderful. To jest wspaniałe. You want to be equipped to do it. I powinieneś być wyposażony, by to czynić. Because God needs you to be a flame of fire. Ponieważ Bóg chce, abyś był płomieniem ognia dla Niego. Now, I know your pastor is an awesome pastor. Ja wiem, że wasz pastor jest niesamowitym pastorem. I haven't heard him preach. Nie słyszałem, jak głosił. But I've heard him communicate. Ale słyszałem, jak komunikował się ze mną i so I already know. Więc wiem. We're on the same page. Że mówimy tym samym językiem. So I know you have a wonderful pastor. Więc wiem, że macie wspaniałego pastora. So I know you are fed a strong word of God. Wiem, że jesteście karmieni silnym Bożym Słowem. So all those people that live in these condominiums, wszyscy ci ludzie mieszkający w tych blokach, this is a marvelous opportunity for them. To jest dla nich niesamowita sposobność, to hear what you're by hearing, usłyszeć to, co wy słyszycie, and to get saved, i zostać zbawionymi. It's exciting where God has planted you. Więc to jest zachwycające, gdzie was Bóg zasadził. So, does that help you tonight? Czy to, co mówiłam, pomogło wam dzisiaj? Does it help you? Czy pomogło wam? One last thing. Does anybody have any questions? Ostatnia rzecz. Jest może ktoś, kto ma jakieś pytanie? Any question about anything? Anything or this what you are preaching? About what we're preaching? Tak. To pytania, które są w temacie, jakim ja głosiłam. Nie pytanie odnośnie czegokolwiek, bo I may have the answer, I may not have. Może będę miała odpowiedź na to pytanie, a może no nie będę miała. Nasunęło się jakieś? But I just want to encourage you. Chcę po prostu zachęcić was. Just stir yourself up. Rozniecaj się dla Boga. Pray much. Módl się in the wiele Holy Ghost. W Duchu Świętym. Amen. Amen. Because he's your helper. Ponieważ on jest twoim pomocnikiem. He's the revealer of secrets. Jest tym, który objawia tajemnice. He knows God's plan for your life. On zna Boży plan dla twojego życia. And it is processed through prayer. Ten plan jest procesowany przez modlitwę. Through the posuwany do przodu przez the modlitwę Holy Spirit. Z pomocą Ducha Świętego. Amen. Amen. So I just want to encourage you. Więc chciałam po prostu was z tym zachęcić. I think I've probably prayed for everybody over the last day and this morning. O wszystkich się już modliłam przez te dni, kiedy jestem But z wami. If there's anybody wants prayer ale jeśli anything, jest ktoś, kto potrzebuje modlitwy w jakiejś sprawie, you can come up here quickly. Jeśli wyjdziesz do przodu szybko, pomodlimy się w tej sprawie. Otherwise, I just wanna w innym przypadku po prostu chcę so much podziękować bardzo for wszystkim having me come za to, że mogłam przyjechać znowu and for the warm welcome i za te ciepłe przywitanie. And I just appreciate being here. I doceniam to, że mogę być z wami. Thank you, Pastor, for inviting dziękuję me pastorom to come za zaproszenie. Amen. Amen. God bless you. Niech was Bóg błogosławi. It's okay. Hallelujah.
Amen, amen. Halleluja. Zbieraliśmy ofiarę dla naszego gościa, nie będziemy jej zbierali ponownie, chociaż jeśli ktoś miał okazję, albo nie miał okazji, by również finansowe swoje ziarno zasiać na służbę, to jest tam koszyk po nabożeństwie, można coś włożyć dla tych, którzy może nie byli, nie zdążyli, nie byli gotowi. Jak to mówimy, chcemy wysyłać naszych gości w sposób godny Boga, z naszym błogosławieństwem i materialnym, i duchowym. Halleluja. Dzięki Ci jest. Dobrze, święci, uśmiechnięci, jest po ósmej, jutro poniedziałek. Ufam, że było warto przyjść. Amen. Mamy wszystko rejestrowane, więc jest w formie wideo, w późniejszym czasie MP3 do poprania za darmo ze strony kcsw.org, więc zachęcam do tego, aby, wiecie, przesłuchać ponownie. Umysł nie jest do zapamiętywania, on jest do tworzenia. Kartka i długopis są do zapamiętywania, więc zachęcam Was do robienia notatek. Martin Luther kiedyś powiedział: jeśli chcesz zmienić świat, przyłóż pióro do kartki. Nie masz na myśli pisania nie wiem czego, chodzi o pisanie tego, co Bóg mówi do ciebie. Pomyśl, Biblię mamy wciąż zapisaną, chociaż wersje cyfrowe są rozprzestrzeniane. Wciąż jednak pewnego dnia haker wciśnie jeden przycisk i wszystko zniknie z sieci. Jednak nie wciśnie przycisku i nie zmarze Biblii, którą masz w domu. Amen. Pomyślmy o tym, prawdopodobnie takie czasy będą, że i nagle w tych dniach, w których żyjemy, otworzysz konto bankowe i nie ma nic, bo ktoś dorwał się do tego, ale czy tak będzie, czy nie, nieważne. Jednak o czym mówię, masz Biblię, czytaj ją, podkreślaj ją, notuj sobie, rozważaj, a kiedy przychodzisz na te spotkania, weź jak najwięcej, a co nie zdążyłeś, przesłuchaj ponownie i ponownie, bo wiara przychodzi nie z usłyszenia, ale słuchania. Amen. Wstańmy wszyscy. We want to pray for you, can we? We'll not lay hands on you, but we'll stretch our hands toward you and we'll bless you. Halleluja. Zgódźcie się ze mną, wyciągnijcie ręce w stronę dr Merlin. Panie, my dziękujemy Ci za dr Merlin. Father, we thank you for dr Merlin. Dziękujemy Ci za dar, który umieściłeś w niej. We thank you for the gift that you placed in her. Dziękujemy Ci za miejsca, które odwiedza i gdzie udziela z ducha i ze słowa. We thank you for the places that you are sending her to go, that she can impart from your word and from your spirit to the people. Dziękujemy Ci za ochronę, za opatrzenie. Thank you for protection, for full supply. Wszystkich jej potrzeb, ducha, duszy i ciała. All her needs, spirit, soul and body. Dziękujemy Ci za aniołów, których dajesz, że strzegą je na wszystkich jej drogach. Thank you for your angels that are protecting her on all her ways. Ojcze, my modlimy się, że tak jak przyszłaby dając i siejąc, Father, we pray that as she came to give, to sow into our lives, aby również przyjęła coś i wzięła z tego miejsca, z Ciebie, so also she could receive something from you fresh and new on her way, gdziekolwiek poślesz ją, where you will send her even more. Ojcze, my dziękujemy za depozyty z Twojego ducha, mądrości, pomoc, darów Ducha Świętego. Father, we thank you for the importation from your Holy Ghost, for your help, for gifts of the Spirit. Ojcze, za świeże objawienie, za odświeżenie, fresh revelation, refreshment from the presence of the Lord. I Ojcze, my błogosławimy ją w jej służbie w tych miejscach i narodach świata. And Father, we are blessing her in her ministry in the nations of the world. Dziękujemy Ci za wielki owoc, przez który Ty jesteś uwielbiony. And for this great fruit that is growing from her ministry that you are glorified by. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa. We thank you in Jesus' name. Panie, my dziękujemy Ci za boskie kontakty i otwarte drzwi. Father, we thank you for divine contacts and open doors. Nowe twarze, które spotka i nowych ludzi, z którymi się przywita. New faces that she will see and new people that she will say hello. Ojcze, modlimy się o właściwych ludzi na jej drodze, właściwe miejsca, które odwiedzi. Father, we pray for the right people on her path and the right places that she will visit even more. I Ojcze, my dziękujemy Ci za słowo, które dajesz jej, właściwe słowo w właściwym czasie, jak i asystę darów Ducha Świętego, by wykonywać tę służbę tak, jak powołałeś ją, aby czyniła. And we thank you for the right words that you are giving her and a holy assist, holy help of your Holy Spirit with the gifts of the Spirit. Ojcze, aby mogła służyć potrzebom ducha, duszy i ciała Twojego Kościoła. Father, that she could serve
the needs of the spirit, soul and the body of your church, i również temu, co chcesz uczynić dla świata przez nią, and also for unbelievers and the, those people in the world that she sent to minister to. Ojcze, my dziękujemy Ci za ten dar i za błogosławieństwo, jakie on niesie. So, Father, we thank you for this gift and this blessing that she is carrying in her, in Jesus' name, w imieniu Jezusa. Ponomakenske, erziona mande franske nini, o ripaske dzienani framase niste, enemefroske pedevudjonsa manamase, ora manakenske ingong engen dingong angen nini songam branjing nini kondo baske si jovraste jisei. Bo wciąż są rzeczy, które objawię i pokażę Ci. Still there are things that I will reveal and show you so you can see. Te rzeczy, które pokazałem, te rzeczy, które widziałaś w swoim sercu i te rzeczy, o których śniłaś i które, o których prorokowałem, a które nie stały się. Those things that you have seen in me in prayer, those things that have been prophesied over you and those things that have been given you to do, te rzeczy wciąż jeszcze mają wykonać się. Those things supposed to be done yet. Więc miejsca, ludzie i czas, so places, people and time, będą współpracowały ku Tobie, dla dobra Twemu, will cooperate together for your good, aby znalazła się w tych dniach, miesiącach i latach, so you will find yourself in the coming years and days and months w właściwych miejscach, pośród właściwych ludzi, in right places, among right people, aby rzeczy, które widziałaś i słyszałaś i otrzymałaś przez ducha proroctwo, that so the things that you have seen and you have heard and you have received by the importation or by the spirit of prophecy mogły wykonać się w tych późniejszych dniach, so they could be fulfilled in your last days, aby serce Twoje i serce moje radowało się, so your heart and my heart would be rejoiced over. Więc raduj się i ciesz, so be glad and rejoice, bo pomoc nadchodzi, because the help is on the way. Ja przyspieszam czas, przyspieszam spotkania i ludzi, których spotkasz. I am speeding up the time and speeding up the environments or somoczkę, trambromaskę, circumstances that you need to be part of, aby te rzeczy wypełniły się. Więc moja pomoc anielska, moja pomoc darów Ducha Świętego, moja pomoc w zaopatrzeniu i moja pomoc w otwartych drzwiach. So my help of angels, my help of gifts of the Spirit, my help of open doors and the right people to work with przychodzą, na drodze są, aby te rzeczy mogły wypełnić się. So they are coming, they are on the way, so those things which you have seen and hear that didn't come yet will be fulfilled. So może kenombro, esacianske, ene myfro, ene mondziang, do sopradzi, kiedy besto, franskie, ne menesu, donem. A ty, mój Kościele, kiedy wielbisz mnie, and you, my church, when you glorify me, kiedy uczysz się i słyszysz mojego słowa, when you learn and learn from my word, kiedy przyjmujesz z mojego ducha, when you receive from my spirit, to jest na dziś i teraz. Są rzeczy teraz i dziś, nie na jutro. They are things for today and now, not for the future, do których powołałem Cię. I te rzeczy, które czynisz dziś i teraz, and those things that you are doing now and today, przygotowują Cię i mnie na to, co jest w przyszłości. Will prepare you and me for the things that are coming ahead. Więc raduj się i ciesz. So be rejoiced and glad z tej możliwości i sposobności, by gromadzić się i słyszeć mnie, so you can gather together and hear me. Przychodzi czas bowiem, że nie będzie takie łatwe, proste i zwyczajne. The time is coming that it will be not so simple yet, so easy and so possible to do so, bo świat i ten czas, w którym żyjemy, because the days and the time which we live in, niebezpieczny jest, niedogodny jest, is dangerous. It will be not all the time like it is. Jednak raduj się i wielb mnie, but rejoice and worship me, że poświęciłeś swój czas i zainwestowałeś samego siebie, that you gave your time and you invest yourself w sprawy mojego ducha i w sprawy mojego słowa, into the things of my spirit and into the things of my word, kiedy jest pokój i bezpieczeństwo, when the peace and preservation still is here. Bo przychodzi czas, kiedy nie będzie to już tak oczywiste. Because the time is coming, it will be not so obvious, it will be not so easy and so pleasant to do so. Więc raduj się i ciesz.
za czas słowa i ducha w twoim życiu. So be rejoiced and glad for the time of the word and the spirit in your life. Bo z pewnością ten czas, który dałeś mi, przyniesie wielki owoc w twoim i w moim życiu. Because the time which you gave me will bring a big fruit in you and my life either. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Dziękujemy Bogu. Panie, my dziękujemy Tobie. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo i Twojego Ducha. Oj, ten czas wspólny, kiedy mogliśmy spędzić z Twoim Słowem podczas tego weekendu w imieniu Jezusa. I Kościół powiedział Amen, amen. Lay hands on them. Mam jednak na sercu, nałożyć ręce na Was wszystkich o odświeżenie. Odświeżenie płynące od Ducha Świętego. Czy możecie wyjść? Czy ktoś chce? Ktoś pragnie? I don't know how much is left, but whatever is there is a little bit. Let it multiply. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za świeży olej. Świeży olej dla mojej siostry. Dziękuję Ci, Panie, że jest wciąż wielkie, wielkie zadanie dla niej. Wielkie zadanie przygotowane dla niej. Panie, modlę się o to odświeżenie, 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 odświeżenie. Niech ta odwaga powstanie w niej w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za świeży olej. Świeży, 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 świeży olej w imieniu Jezusa. Odświeżenie. Nowe rzeczy, nowe rzeczy. Czasami myślałaś, ach, nie potrafię tego zrobić, nie mogę tego zrobić, nie umiem tego zrobić, ale ten większy mieszka w Tobie, możesz zrobić wszystko, wszystko. Panie, ja mówię zachęcenie, zachęcenie, zachęcenie i odświeżenie. Głębokie, głębokie odświeżenie. Weź głęboki oddech, Kasia. Świeży, świeży olej, o właśnie, po prostu odświeżenie, odświeżenie w imieniu. W imieniu Jezusa, w imieniu. Świeży, 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 świeży olej. Jest. Niech ogień płonie, niech ogień płonie, niech ogień płonie, 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 płonie. Bez wahania się, bez wahania się. Więcej, 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 więcej. I've got my own. Świeży olej, świeży olej. Świeże zachęcenie, zachęcenie, zachęcenie. Niech to zachęcenie wypływa z Ciebie. Nigdy nie będziesz taki sam już więcej. Niech wylewa się z Ciebie. Niech wylewa, niech wylewa się z Ciebie. Jezus, Jezus, Jezus. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Tak, Panie. Jest więcej? Jest o wiele więcej. Jest o wiele więcej. Jest o wiele więcej. Jest o wiele więcej. W imieniu Jezusa. Więcej, więcej, więcej. Odświeżenie, odświeżenie w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie. Odświeżenie. Świeży olej, ogień, ogień, ogień. Nie powstrzymuj się, idź do przodu. Tak jak Piotr chodził po wodzie, ogień, ogień, ogień Ducha Świętego. Niech płonie, niech płonie, niech płonie. Nie będzie taka sama, nie będzie taka sama. Już nigdy nie będzie taka sama. Nigdzie nie będzie taka sama. Odwaga! Odwaga, niż jak nigdy przedtem w imieniu Jezusa. Ojcze, niech czyni, Panie, niech czyni rzeczy jak eksplozje w tym sąsiedztwie. Ogień, ogień w imieniu Jezusa. Niech poddaje się Twojemu ogniu odświeżenie, odświeżenie i zachęcenie w imieniu Jezusa. Świeży, świeży olej, świeży olej. My wounded soul.
Tak, Panie, tak, tak, możesz to zrobić. Możesz to zrobić. Wszystko możesz zrobić, powiedział. Wszystko możesz zrobić. Nie powstrzymuj się, nie wycofuj. Nie myśl, że On cię nie może użyć. Świeży olej. Modlę się, Panie, o świeży olej. Niech ten ogień płonie, Boże Ojcze, w imieniu Jezusa. Ogień. Nie powstrzymuj się. Po prostu poddawaj się. Dawaj miejsce Jemu. Niech płonie. Po prostu odświeżenie, zachęcenie. Tak możesz. Diabeł mówi, nie możesz. Nie mówi, ale Bóg mówi, możesz. Możesz to zrobić. Możesz zrobić wszystko w imieniu Jezusa. Ja uwalniam ten ogień. Ogień, który płonie wewnątrz. W imię Jezusa. Tak głodny. Tak, Twoje serce jest tak głodne. Po prostu możesz to zrobić. Daj Mu miejsce. Możesz to zrobić. Rób krok w tym kierunku. Ja uwalniam ten świeży olej. Świeży. Odwaga, po prostu, która powstaje. Będziesz tak zadziwiony tym, co Bóg uczyni w Tobie i przez Ciebie w imieniu Jezusa. Ogień. Niech płonie. Dawaj miejsce temu ogniowi. Niech powstaje w imieniu Jezusa. Świeży olej w imieniu Jezusa. Tak, Panie? Boski plan, boski cel. Panie, nie. Wszystko jest więcej dla Ciebie, byś zrobiła. Tak, to jest boski plan. Zapisany dla Ciebie przed założeniem świata i On ma Twoje imię na sobie. Twoje imię jest na Nim, więc nie... Ja mówię odświeżenie. Niech powstaje z nadzieją. Tak. Wiara jest pewnością tego, czego, na co mamy nadzieję. I trzymaj się tego. Świeże. W imieniu Jezusa. Taki głód. Możesz to zrobić. Nie dawaj miejsca wątpliwości i strachowi, ale niech pozwól, żeby ten ogień powstawał wewnątrz Ciebie, jak nigdy przedtem. Niech płonie. W imieniu Jezusa. Halleluja. Ojcze, dziękuję za mojego brata. Świeży olej. Wierny. I dlatego jest o wiele więcej dla Ciebie do zrobienia. O wiele więcej. Nie powstrzymuj się, nie zatrzymuj się. Rozniecaj ten dar. Po prostu pozwól, żeby ten ogień płonął. W imieniu Jezusa. Ja uwalniam świeży olej. Świeży. Odświeżenie. W imieniu Jezusa. Świeży. Tak świeży. Świeży. Ogień. Ojcze, niech ten ogień płonie wewnątrz Niego, że nawet nie będzie wiedział, co zrobić, będzie tak gorący. Panie, pomóż mu, by ten nie umiał kontrolować ten ogień, będzie tak płonął, będziesz tak zadziwiony tym, co Bóg uczyni, więc Panie, ja uwalniam świeży olej. Halleluja. Odświeżenie. W imieniu. Halleluja. Wierny.
świata dla najbardziej imprezy. To, co pragnie czynić przez cały czas, nie powstrzymuj się, nie zatrzymuj się. Tak, o wiele więcej niż dla Ciebie. Jest o wiele więcej dla Ciebie. Po prostu otwórz swoje serce, pozwól, żeby weszło. Módl się wiele w Duchu Świętym. On chce objawiać Ci o wiele więcej. Więc Ojcze, ja uwalniam to odświeżenie. Świeży olej. Po prostu rób kroki w wierze i patrz, zobacz siebie, jak Bóg widzi Ciebie. Świeży olej. Niech ten ogień płonie, niech będzie rozniecony. W imieniu Jezusa. Halleluja. Dzięki Ci, Ojcze. Świeży olej, odświeżenie. Halleluja. Z Bogiem, dobrego wieczoru.